Witam was wszystkich. Robimy recenzję z tej gry. 100 łapek w dupie i będzie seria. Więc łapkujcie, nie opierdalajcie się. Co tu mówić? To jest horror, nie? No taki, no, są światy różne. No taki prawdziwy i taki nieprawdziwy, taki psychopatyczny. Coś w tym stylu. Jak w Silent Hill, nie? Potwory też są, wykręty z Czarnobyla. Hop! 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 Wdychaj. Kurwa, zdechnij, chuju jebany. Wykręcony. O jezu. Nie zesraj się. O. Zajebałem go. No i świat się zmienił. Mogę życie wziąć. No, świat się zmienił. Gdzie mam kurwa iść? Tu zamknięte. It's locked. Tutaj. Lock. Elevator. Attention all security and medical personnel. Be advised that patient William Redmore is code yellow. Tutaj trzeba jakieś siekierę czy coś. Zaraz będą ci policjanci. Ja z czekaj, z psychiatryka czy skąd? Poczekam. Czekaj, koleś. No już, dychaj. To jest zjebane, że takie błędy są. Zdecha, kurwa, stoi. Błąd jakiś, może patcha nie mam, albo w ogóle żadnego patcha nie ma do tego. Już nie wnikam. Mówię, chcecie, to zrobię z tego serię, bo sam myślę, lubię horrory. Lubię horrory, ale ten taki na razie go badam. Więc powiem tyle wam, tyle co wiem, no, czyli nic. Tyle co widać w sumie, tak? Uciekasz z więzienia, bijesz się z ludźmi, a potem chyba z potworami, jak się świat zmienia, tak? Ten psychopatyczny. Bo ty też masz banie zrytą. Banie ma się zrytą i tyle, no. Co tu jest? Jakiś, kurwa, pościel? No, padł. Brudas. Baba. On mnie zajebał jak. O ty chuju. Boli. Ło. Nie wiem, czy to przejdę grę sam. Czy robić serię po prostu na ślepo.